Warszawa po gruntownym remoncie i nie chodzi bynajmniej o stolicę Polski, a o odrestaurowaną legendę motoryzacji. Zbigniew Procki, właściciel jednego z warsztatów samochodowych, spełnił swoje młodzieńcze marzenie. Po wielu latach oczekiwania może poszczycić się lśniącą, kremową i co najważniejsze, działającą Warszawą. Kiedyś, kiedy byłem młody i stać mnie było na Syrenkę 104 i to jeszcze starą, moim marzeniem było mieć samochód Warszawa. To duży, elegancki, przestronny samochód. Po latach, kiedy zrealizowałem swoje marzenia, było mi lepiej, stać mnie było na zakupienie takiego samochodu. Odrestaurowałem to auto od samego początku. Właściwie wszystko jest przy tym aucie, to auto było rozebrane do zera, wszystko jest przy tym aucie zrobione. Dzisiaj jest to taka realizacja moich marzeń z lat młodości. Warszawa była pierwszym w powojennej historii Polski seryjnie produkowanym samochodem. Z fabryki w Żaraniu wyjechało nieco ponad ćwierć miliona egzemplarzy. Legenda motoryzacji produkowana na licencji ZSRR powstawała od 1951 do 1973 roku. Odrestaurowany model pochodzi z końcowego okresu produkcji i jest zarejestrowany jako samochód zabytkowy. Oznacza to, że ma ponad 80% oryginalnych części, choć niektóre nie były łatwe do zdobycia. Pewne rzeczy są tutaj zmienione, tak jak skórzana tapicerka, która kiedyś w tym aucie nie było skórzanej tapicerki. Wiadomo, że układ zawieszenia i tak dalej, ale te wszystkie rzeczy są jakby z oryginału. Część elementów trzeba odtwarzać jakby od nowa, odtwarzać. Zderzaków, które w tym samochodzie są, nie można już dostać, nawet poszukując to w zabytkach, na Allegro, na najróżniejszych forach aut zabytkowych. Tych elementów nie ma, więc te elementy zostały odtworzone ze starych, zostały odtworzone jakby na nowo. Ciężko oszacować wartość odrestaurowanej Warszawy, choć jest to cena porównywalna do średniej klasy samochodu z salonu. Dla pana Zbigniewa pojazd ma jednak wartość sentymentalną, nie dającą się wyrazić w żadnej walucie.